Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie w czasie sesji egzaminacyjnej studenci mogą uczyć się aż do 5 rano. Jak oceniają tą inicjatywę i dlaczego wolą wchłaniać wiedzę nocą? Uważam, że jest to świetny pomysł. Zazwyczaj po pracy po prostu wracałem do domu i nie mogłem się zmusić do nauki, a jeśli przyjeżdżam tutaj, za bardzo nie ma co robić, tylko się uczyć, więc jest to doskonały pomysł. I gdzie nie widziałem czegoś takiego, wcześniej studiowałem na UJ-cie i tam biblioteka zamyka się o 8 czy 9, już nawet nie wiem, bo ze względu na to nie korzystałem z niej. Fantastyczny pomysł, jako że w ciągu dnia nie jestem w stanie się uczyć, przychodzę tutaj w nocy i spokojnie do rana wchłaniam wiedzę. Ja się dużo lepiej uczę w nocy, a w domu akurat moja współlokatorka zawsze śpi, więc nie mogę jej świecić światła, więc nie mogę się uczyć, więc muszę siedzieć tutaj. Generalnie w domu jest się ciężko zmobilizować, jak to bywa, a tutaj jeśli przyjdziemy, tak, jest tylko nauka, są warunki, więc łatwiej jest się zmobilizować po prostu. Studenci radzą, jak przygotować się do nocnego buwingu. Trzeba się na pewno wyspać, wypić jakąś kawę, wziąć ze sobą jakąś masę energetyków plus coś do jedzenia. Zawsze warto wziąć ze sobą jakiś komputer czy coś. Trzeba zabrać ze sobą wszystkie materiały, co jest najgorsze, tak. Trzeba przynieść tony papierów ze sobą, a tak to w zasadzie nic. Wystarczą wygodne ciuchy i materiały. Czy studenci polecają naukę w nocnym buwie? Tak, zdecydowanie. Naprawdę tutaj można się skupić i tak wykorzystać ten czas na naukę. No i tak jak najbardziej. Zresztą sam fakt, że jestem tutaj trzeci semestr, działa jak najbardziej na korzyść, także warto. Tak, jak najbardziej. Ja bardzo lubię i często przychodzę, także zapraszam, zapraszam. Wniosek jest jeden. Jeśli nauka w czasie sesji, to tylko w nocnym buwie.